Pan z wami, słowa Ewangelii, według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz dusze zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za Asa, a przecież żaden z nich bez woli Ojca Waszego nie spadnie na ziemię. U Was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się. Jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, kto się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprze się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Oto słowo Pańskie. O Duchu Święty pragniemy Ciebie. Spocznij na nas i mieszkaj w nas. Pomóż nam, abyśmy składali świadectwo o Jezusie ku chwale Ojca. Nic nas nie odłączy od Twojej miłości. Przyjdź Duchu Świętym, abyśmy przyznawali się do Ciebie, Boże, w Trójcy Jedyny, przed ludźmi. Dzięki Tobie odniesiemy pełne zwycięstwo, bo nas umiłowałeś. Przyjdź przez Maryję, która ogłosiła, szczególnie Fatimie, że jej niepokalane serce zwycięży. Adonai Malachaj. Adonai Malachaj. E, dzisiejsze słowa e, z różnych tekstów, z Pisma Świętego e, są związane z e, tymi męczennikami, których dzisiaj wspominamy: Benedyktem, Janem, Mateuszem, Izaakiem, Krystynem. Pierwsi męczennicy polscy. I to słowo nawiązuje do, do ich męczeńskiej śmierci, do ich ofiary, którą skłożyli Panu. Święty Paweł w liście do Rzymian stwierdza, że jeżeli Bóg jest z nami, to któż jest przeciwko nam, przeciwko Tobie? Jeżeli nawet swojego syna nie oszczędził, którego miłuje, ale którego nie oszczędził z miłości do nas, którego wydał za nas, dlaczego miałby nam wszystkiego nie darować, nie przebaczyć, nie odpuścić? Jeżeli ktoś występuje przeciwko nam z oskarżeniem, przeciwko nam, których Bóg wybrał, których Bóg usprawiedliwia, to czy Bóg może wydać na nas wyrok potępienia? Czy może nas skazać, mówiąc, że nie zna nas? Jeżeli więc Chrystus zmartwychwstał, to po to, żeby wstawiać się za nami, jest po prawicy Ojca. Więc święty Paweł tutaj mówi o tym, że niemożliwe jest, jeżeli ty jesteś Chrystusem i chcesz z nim być. Aby cokolwiek odłączyło Cię od miłości Chrystusa, nawet najgorsze prześladowania, głód, nagość, niebezpieczeństwo, uciski, miecz, języki oszczercze, zniesławiające, nawet e, złe myśli, emocje różnych osób nic ci nie odłączy od Niego. Nawet jeżeli się wydaje, że chrześcijanie są jak owce przeznaczone na rzeź. Ostatecznie są to owce zwycięskie, niepokonane, nieśmiertelne, triumfujące już tu na ziemi. Dlatego święty Paweł zapewnia, mówiąc z dumą i radością, wręcz krzycząc: We wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. We wszystkich tych prześladowaniach, uciskach z powodu imienia Jezusa, pełne zwycięstwo. On nas umiłował. On cię umiłował. Dlatego dalej stwierdza, że nic, nawet śmierć, nawet aniołowie, w sensie demony, e, ani zwierzchności, ani wszelkie moce tego świata nie odłączą ciebie od miłości Boga. Kolejny raz stwierdza e, fakt niepowtarzalny: jesteś Chrystusem. On jest z Tobą, nic Cię nie odłączy od Niego. Więc te słowa trzeba nam powtarzać, kiedy jesteś udręczona, udręczony, cierpiący, cierpiąca, atakowany czy atakowana, czy przez złe duchy, czy przez ludzi. Doświadczasz różnych spraw związanych z tym światem może nawet braku pracy, braku środków finansowych na życie, mieszkania i tym podobnych ataku ze strony Twoich nawet bliskich to mów sobie, odnoszę teraz, pełne zwycięstwo. Dzięki Panu, który mnie umiłował. Z kolei dzisiejszy psalm e, mówi o tym, że Bóg jest specjalistą o odmiany losu ludzi i narodów. Pan odmienił los Syjonu. Wydawało nam się, że śnimy. Czyli ta odmiana losu Twojego może być tak wielka, tak piękna i tak niewyobrażalna, tak niesamowita i cudowna, że Twoje usta, Twój język będzie śpiewał, będziesz pełen radości. Że ta radość będzie przede wszystkim duchowa, czyli najgłębsza. Bóg odmienia Twój los, czyli przemienia życie, przemienia historię Twojego życia. Bóg mówi: Dzisiaj zaczynamy od początku, od nowa razem. Dzisiaj Twoje życie napełniał tak bardzo, że inni będą się dziwić temu, że będą mówić wielkie rzeczy tej osobie. Bóg uczynił i będą radować się z Tobą, będą dziękować Bogu, że Bóg odmienił Twój los. Że wydawało się, że Twoje życie będzie jednym pasmem nieudanych tylko wydarzeń. Nieszczęść, cierpień, odrzucenia i samotności, że wydaje się, że Twoje życie może być w oczach innych i Twoich nawet, że jest przeklęte, ale to nieprawda. Bóg chce odmienić dzisiaj Twój los, Chcę powiedzieć do Ciebie błogosławię Ciebie. Pozwól, żeby moje błogosławieństwo Cię nasyciło, napełniło, żeby ogarnęła Cię wielka radość. Pragnę Cię uczynić wielkie rzeczy, które rastają Twoje i innych oczekiwania, marzenia, pragnienia. <laughs> Psalmista tutaj mówi o tym, że ci, którzy we wzach sieją, ci, którzy idą i płaczą, niosąc ziarno na zasiew, w przyszłości, i to już niedalekiej, będą nieść w swoich dłoniach wielkie snopy, rządź będą w radości, opite Plony życia człowieka błogosławionego, którego Bóg ma w swoich dłoniach, którego życie Bóg odmienił. Dlatego powtórzę: Bóg cudownie chce odmienić ciebie, twoje życie, Twoją osobę, Twoje serce, również i Twoich bliskich, Twoją rodzinę. I to już się dzieje, już się to dokonuje, jeszcze nie do końca w sposób widzialny bo przede wszystkim sposób duchowy, wewnętrzny, więc niewidzialny, ale Twoje serce czuje. Pan odmienia moje życie. Pan przychodzi do mnie i wielkie rzeczy mi uczyni, tak jak uczynił wielkie rzeczy w życiu Maryi, bo Maria, mówiąc wielki mi dusza, moja Pana, korzystała również ze słów tego psalmu. Znała ten psalm na pamięć. Wiedziała, że czeka jej cierpienie i ból z powodu Męczeństwa, śmierci, odrzucenia Jezusa. Z powodu tego, że wielu ludzi będzie nie Jezusa, ale wiedziała, że jej łzy zamienią się w wielką radość, z powodu zmartwychwstania jej syna, z powodu tego, że ona będzie również wzięta z ciałem i duszą do nieba, do chwały swojego Syna, tam gdzie jest Ojciec Niebieski w Duchu Świętym. I te słowa z Ewangelii, tak pokrótce, każde to słowo dzisiejsze. W taki sposób krótki, jasny, skomentować, wyjaśnić, drodzy umiłowani Wam. Więc Pan e, również w związku z tymi tekstami, które już e, usłyszeliśmy, one są ściśle ze sobą połączone, też mówiące o tym, że Chrystus e, powtarza, e, mówi z mocą: nie bójcie się. Dlaczego się boisz tych, którzy zabijają Ciebie? W różny sposób, nie tylko mogą zabić Twoje ciało, ale przecież Twojej duszy nie zabiją. Nie mają takiej mocy. Żaden człowiek nie może zabić Twojej duszy, bo Twoja dusza jest w rękach Ojca Jezusa. Tak Jezus powiedział, że, że jeżeli ktoś jest owcą Jezusa, to jest w Jego ręku i w ręku Ojca, i nikt nie może wyrwać go z ręki Ojca i z Jego dłoni. Ale Jezus tutaj ostrzega. Buci się tego, który może duszę i ciało zatracić piekle. Czyli tutaj jest mowa o sądzie ostatecznym, kiedy także niektórzy ludzie zmartwychwstaną, ale do potępienia. Ich dusze połączą się na nowo z ciałem po zmartwychwstaniu, ale po to, żeby odbywać karę wiekuistą. Szatan demony będą niestety dręczyć tych ludzi przez całą wieczność. Przerażające i straszne. Ale dlatego Pan jest mówi, bójcie się tego, który was może e, w związku z tym wyrokiem potępienia wziąć, wrzucić was do piekła, czyli szatan i demony. Tego się bójcie. Czyli tutaj jest mowa o śmierci duszy wikuistej. Ale my nie należymy do tych, którzy Chcą umierać, ale żyć w wieczności. Dlatego Chrystus tutaj mówi też również o tym, że jesteście ważniejsi niż stworzenia, które przecież Bóg stworzył też z miłości. Nawet wróble e, są też przecież dziełem Boga, chociaż są takimi zwyczajnymi stworzeniami. Są piękniejsze przecież plaki od nich. Ale nawet jeżeli bez woli Boga nie spadnie wróbelek na ziemię, to co dopiero my. Jeżeli Bóg się troszczy o każdy moment, chwila Twojego życia, jeżeli się nawet troszczy o Twoje włosy, bo wie ile masz, Ty sam nie wiesz, ile masz włosów na głowie. A Bóg policzył Twoje włosy i wie, ile masz i jakie są, czy są jakiego koloru, czy są siwe, czy są wymalowane. Bóg o tym wszystko wie. Czyli. Jeżeli Bóg wie o tym, czego ja nie wiem o sobie samym, jak jest budowane moje ciało, przecież to też jest cudowna tajemnica nawet wielu lekarzy, biologów i tak dalej, to tak nawiasem dodatkowo badają ciało ludzkie i ciągle się nie mogą nadziwić, jak z jednej strony jest słabe, a z drugiej strony jak jest genialnie stworzone przez Boga. Więc my nie znamy siebie, swojego ciała fizycznego, ale Bóg, Wie o twojej duszy, o twoim sercu, o twoim ciele, o twojej psychice wszystko. Dlatego nie bój się, że Bóg zna ciebie i miłuje. To dla twojego dobra, to dla naszego dobra. Dlatego nie bój się, nie będziesz jak wróbelek, który spadnie na ziemię, ale będziesz bardziej jak orzełek, który pofrunie do nieba. Tam jest twoje miejsce. Nie na ziemi, ale w niebie. jak Będziesz jak niebieski ptak który będzie podobny do anioła w niebie. I tutaj jest jeszcze na końcu zachęta, też związana z tym, co było w pierwszym czytaniu. Jeżeli nie przyznasz się do mnie przed ludźmi, nie przyznam się do ciebie przed Ojcem. Jeżeli przyznasz się do mnie do, przed ludźmi, przyznam się do ciebie przed moim Ojcem, który jest w niebie. Więc tutaj Pan Jezus mocno podkreśla obecność Ojca, że to wszystko, co czyni, jest związane z Ojcem że On jest poddany z miłości Ojcu, woli Ojca. I żeby przyznawać się do Niego przed ludźmi, bo wtedy będzie mógł powiedzieć Ojcze, ja znam ich, ja go znam, ja ją znam. Oni się przyznawali do mnie przed ludźmi, przed prześladowcami, przed tymi, którzy ich i mnie nienawidzili, którzy niszczyli Kościół mój. Oni się do mnie przyznawali aż do końca. Aż do ostatniej chwili swojego życia, oni nigdy się mnie nie zaparli. Nigdy nie byli jak Judasz, ale zawsze byli jak Jan, apostoł zawsze byli jak moi umiłowani, wierni, wybrani. Dlatego, ojcze, chcę, żeby byli na zawsze w niebie. Wprowadź ich do swojego królestwa, bo mnie umiłowali na ziemi, bo mi byli wierni. Bo zawsze mówili, Jezus jest moim Panem, jest moim Królem, moim Bogiem i miłością mojego serca i życia, teraz i na wieki. Mario pobłogosław nas, aby to Słowo wydało w nas opity i piękny owoc, abyśmy przyznawali się do naszego Pana, tak jak i Ty nieustannie przyznawałaś i przyznajesz się do swojego Syna. W każdym objawieniu, kiedy przychodzisz na ziemię i mówisz o swoim synu, my chcemy Cię w tym naśladować, mówić o Twoim Synu, z taką słodyczą, tak pięknie i z taką miłością jak Ty. Przyznawać się, że również mamy tak wspaniałą matkę, która ciągle nam mówi o swoim synu ku chwale Ojca.